Dzień dobry, witam ponownie w piątek. Mamy już końcówkę tygodnia i dzisiaj polecę Wam kolejną bardzo fajną książkę do kolekcji, a dokładniej będzie to pozycja pod tytułem Tlenowa Przewaga, która nauczy nas, jak powinniśmy oddychać. No dobra, ale zakładam, że teraz pewne osoby mają już pytanie. Po co ja w ogóle mam uczyć się oddychać? Przecież oddycham cały czas, każdego dnia w sumie bez przerwy, i nie ma opcji, abym nie umiał lub nie umiała oddychać. I to właśnie jest bardzo często błędne myślenie, bo to, że oddychasz, wcale nie świadczy, że robisz to poprawnie, w taki dobry sposób, o czym ja przekonałem się sam na sobie w chwili, kiedy po tą książkę jakiś czas temu sięgnąłem. I teraz tak, mamy oczywiście kilka rozdziałów, i każdy z nich traktuje troszkę o innym temacie. I zaczynamy sobie przede wszystkim od tego, że autor nam tłumaczy, dlaczego oddech jest aż taki ważny, na jakie aspekty naszego zdrowia wpływa i jakie na przykład choroby zły oddech może powodować. Następnie przechodzimy sobie płynnie do takich najprostszych testów, gdzie jakby autor umieści nas na jakichś poszczególnych półkach i dzięki temu później możemy sobie dopasować do siebie dobry plan treningowy, który oczywiście jest w tej książce w dalszych rozdziałach. I tutaj takim dużym plusem jest to, że mamy rozdziały i plany treningowe dla osób od totalnego jakby punktu zero, gdzie dopiero startują z tematem, do nawet już takich sportowców, którzy trenują dość ciężko i dość prezentują wysoki poziom, i ze spokojem każda z tych osób tutaj sobie ten plan do siebie może dobrze dopasować. Następnie autor nam bardzo dogłębnie tłumaczy, dlaczego do oddychania jest nos, a dlaczego do oddychania nie są usta. I tutaj takich kilka dla Was od razu tipów. Jeśli na przykład widzisz u siebie, że często wzdychasz, że często ziewasz lub że często oddychasz ustami i w sumie idziesz ulicą i masz cały czas lekko otwarte usta lub że twój oddech idzie głównie do klatki, która się non-stop unosi, to znak, że prawdopodobnie oddychasz troszkę źle i że warto tym tematem się będzie zainteresować. I właśnie do tego służy ta książka. Jest pisana naprawdę prostym językiem. Nie ma tu jakichś mega skomplikowanych tekstów, czy nie wiadomo czego. I ogólnie także jest to pozycja bardziej naukowa, więc tutaj nie ma nic o tematyce, nie wiem, religii, medytacji, takie jakieś tam zachodu i tego typu innych rzeczy. Chociaż jakby nie patrzeć, to właśnie cała ta ludność tam z okolicy Chin i tak dalej już od dawna, od bardzo dawna gdzieś tam wiedziała, że oddech jest mega ważny i to praktykują. A my jako ludzie nowocześni w sumie mamy masę różnego typu sprzętu, bajerów, ale w sumie to oddech gdzieś tam u nas troszkę został w tyle i w sumie oddychać nie umiemy zbyt dobrze. Tak więc, jeśli masz ten problem, o czym mówiłem wcześniej, to tą książkę naprawdę Ci polecam. Potrafi ona totalnie zmienić jakby podejście do Twojego oddychania i naprawdę Ci ze spokojem pomoże poprawić swój stan zdrowia i przede wszystkim oddychać lepiej, co z czasem ma oczywiście wpływ na komfort życia. Dobra, i to wszystko w tym vlogu. Książkę jeszcze raz polecam, kosztuje niewiele, a naprawdę może Wam dać ogromny zwrot inwestycji. Tak więc ja kończę kolejny tydzień vlogów. My widzimy się oczywiście w poniedziałek. Jak zawsze w tym vlogu macie filmy dla osób, które pracują siedząc. I oczywiście jak zawsze pozdrawiam. A dzisiaj wyjątkowo jeszcze korzystam z okazji i także życzę wszystkim, którzy to jeszcze teraz oglądają, wesołych świąt, przede wszystkim zdrówka, bo jak to będzie, to myślę, że resztę się jakoś w miarę już ogarnie. Tak więc, dziękuję bardzo i pozdrawiam.